Wracamy. Pierwszy weekend sierpnia to czas powrotów na boisko, jak i za mikrofon. Tym samym inaugurujemy czwarty sezon podcastu Orzeszkowej 19, w którym rozmawiamy o Bielskim Klubie Sportowym i o podlaskim futbolu. Witają Was Rafał. Łukasz, witam. A i nasz jest człowiek z Warszawy, czyli Piotr Szymczuk. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Tak, porę mamy już wieczorną. Dobrze, panowie. Ja czuję lekką tremę, bo już dawno nie było. No jakieś dwa miesiące temu ostatnio robiliśmy podcast. Ale myślę, że potoczy się to jakoś samo, bo jest bardzo dużo tematów. Jest dużo tematów. I chyba po raz pierwszy, chyba w tym roku z gościem, czy nie po raz pierwszy? Nie, był Piotr Pawluczuk, był Paweł Bierżyn też. No ale ciebie nie traktujemy jako gościa, ty jesteś, można powiedzieć, z nami na stałe, także stały ekspert. Tak, dokładnie. Dobrze, panowie, szybkie pytanie na początek. Kto z Was półtora miesiąca temu spodziewał się, że czwarta liga będzie wyglądała tak jak teraz? To znaczy zostaje drużyna, która spaść powinna, zagra w niej drużyna, jak to nasze podwórko, duża, dobra, nowa marka oraz czeka nas 17 jesiennych spotkań, bo ligę powiększą do 18 zespołów. Myślę, że jakby tą lawinę wywołały Wigry. Lawinę zdarzeń jako pierwsze swoją decyzją o tym, że nie przystąpią do nowego sezonu drugiej ligi. No i, to i poleciało. I poleciało. I, no i co? I potem decyzja o powiększeniu ligi do 18 zespołów, z którą ja uważam, no każdą decyzję można podjąć, ale trzeba ją uargumentować. Argumentacja, że będzie pauza, gdyby było 17 drużyn, to żadna argumentacja. To z tego, że będzie pauza? Ja myślę, że w lidze takiej no półamatorskiej to jeden weekend wolny to naprawdę nie jest coś strasznego. Było tak przecież dwa sezony wiele temu. Wiele razy to było. Dwa sezony temu chyba przypominam ci, że A-klasa w poprzedniej rundzie miała dwa mecze pauzy. Właśnie. Tak, dwóch drużyn tak, nie było. Dwóch więc drużyn nie było i były tam dwie nie pauzy. Przeszkadzało. I tam to nie przeszkadzało. Piotrze, no ja uważam, że po pierwsze to jest trochę tak, że często jeden mecz, jedno zdarzenie może wywołać jakby lawinę zdarzeń, prawda? Bo gdyby Figr wygrał z Motorem, gdyby weszły jakimś tam śmiesmenem do pierwszej ligi, kto wie, prawda? Bo wydaje się, że chyba problem Figr był taki, że oni nastawili się pierwszą ligę i pewnie finansowo wtedy by dali radę. Natomiast no nie udało się i okazało się, że musieli spaść na ten poziom. Chyba z tego co wiem, to oni dostali czwartą ligę ze względu na to, żeby na poziomie centralnym, prawda? Że to znaczy po prostu, jak się wycofujesz, to jesteś relegowany o dwie klasy. O dwie klasy, tak okej. Okay. Czyli to jest jakby przepis. Ja jestem fanem powiększenia ligi do 18 drużyn, bo uważam, że no pauza była dwa lata temu. A zawsze uważam, że nie wolno zmieniać reguł już w trakcie gry. Więc no, umówiliśmy się na to, że spadają dwie drużyny i tyle. Wam powiem, że samo przyjście tutaj Wigier to nie jest jakiś skandal czy coś, no to jest naturalna kolej rzeczy. Tak, musiało być. Wigry, z tym nie ma co się kłócić. Tak, Wigry, słuchajcie, trochę poszły inną drogą niż na przykład Sokół Ostróda, bo Sokół Ostróda też z bardzo dużymi problemami finansowymi się zmagał. Postawił na młodzież, wygrał, chyba wygrał pro junior system w swojej lidze, w drugiej lidze i spadł sportowo, gra dzisiaj w trzeciej lidze i buduje zespół na trzecią ligę. Można było tak zrobić, bo to nie jest też tak, że Wigry zbankrutowały. Absolutnie. Oni po prostu stwierdzili, że budżet im się nie domknie na drugą ligę. No to jest zdrowa, czyli to zdrowa decyzja. Zdrowa decyzja, okej, okay, ale to znaczy również, że mają pieniądze. A na czwartą ligę bardzo duże pieniądze. Jak to wyjdzie sportowo, się okaże. Wigry rozumiem w czwartej lidze, ale to, że został tam Orzeł Kolno, absolutnie zrozumieć tego nie mogę, bo nie po prostu. Bo Orzeł swoją postawą na boisku i tym, że był przedostatni, zasłużył sobie na ten spadek. Przed oczami mam transparent kibiców Orła Kolno na jednym z ostatnich meczów Orła, który wywiesili, bo tam nie można wejść do środka. Orzeł rozgrywa swoje mecze na bocznym boisku sztucznym, które jest ogrodzone, aczkolwiek kibice tam na górce, gdzieś z boku stają sobie, oglądają. I pamiętam, że wywiesili na którymś meczu transparent, nie pamiętam, trener do wymiany, nie, czy zarząd do wymiany? Zarząd do wymiany. No nie wiem. No, gdyby doszło do tej wymiany, to może by nie było. No dobra, ale powiedz, postaw się na ich miejscu, jako działaczowi. Czy ty miałbyś po prostu, może nie tyle odwagę, honor, żeby po prostu takie rzeczy robić? Żeby się na to godzić? To akurat, wiesz, to ciężko powiedzieć. Ja wiem, bo się nie jest w takiej sytuacji, zgadza się. Ale no powiedz mi, honorowe wyjście? Moim zdaniem no nie, z honorem to ma niewiele wspólnego. Bardziej, że
W sporcie trzeba umieć przegrywać, prawda? Oczywiście, słuchajcie, no dobra, źle się stało, spadliśmy, trudno. Ale spadli zasłużej, tak? Bo ja pamiętam mecz w Bielsku, który był bardzo kiepski w ich wykonaniu. Nie wiem, no... Więc ja uważam, że decyzja fatalna. To już jest, słuchajcie... I to też, ale wiesz co, bo to jest najgorsze, że to jest robienie takiego precedensu, który potem może wykorzystywać każdy inny klub na przyszłość. No, oczywiście, no bo to tak równie dobrze można powiedzieć, że dobra, my się nie utrzymamy w czwartej lidze, no to składamy wniosek o powiększenie ligi. No można również utrzymać, no i... więc to robienie takiego wyjątku, który no, może być w przyszłości niebezpieczny, jeżeli chodzi o taką organizację. Dobrze, słuchajcie, z tym, co się stało, już musimy się zmierzyć, nie zmienimy tego. I Wigry Suwałki, i Orzeł Kolno grają w czwartej lidze, przez co mamy 18-zespołową ligę, ogromną. Grania jest od początku sierpnia praktycznie do końca do listopada. Gramy. Słucham? Do mundialu gramy. Tak, praktycznie gramy do mundialu. My w ogóle mieliśmy grać w ten weekend sparring. Tak. Wczoraj, w sobotę. Dokładnie. W planie, który zamieściliśmy jeszcze tam w lipcu. Czy tak, był sparring. Ale... A propos sparringu. Właśnie, propos sparringu. No już przechodzimy do tura. I najpierw, zanim opowiemy o tym, co dzisiaj przy Orzeszkowej się działo, to krótko o okresie przygotowawczym. Zagraliśmy 6 sparingów, w tym 2 niepełne, bo po 60 minut. Wyniki pewnie wszyscy znacie, to nie będziemy się rozwodzić. Nie wiem, może tutaj się można zatrzymać na jakichś takich, które przedstawiały największą wartość. Gdy ja bym wymienił bocia na boczki, bo to był mecz rozgrywany 14 lipca, a to była data 99. rocznica pierwszego udokumentowanego meczu tura, o którym my wiemy. To nie oznacza, że on był pierwszy, ale my wiemy, że był na pewno, tak? I, bo to jest informacja potwierdzona w źródłach historycznych. 10-1, fajny sprawdzian, bardzo duży szacunek dla chłopaków z Bociek, że zgodzili się z nami zagrać, bo to nie był planowany ten sparing od samego początku, ale z naszej inicjatywy działaczy, gdyż chcieliśmy ten dzień uczcić w jakiś sposób, zdecydowaliśmy się na rozegranie sparingu, chłopaki z Bociek się zgodzili, za co bardzo duży szacunek. Chcieliśmy wam zostawić troszkę tortu, a przypomnę, tort był 6-kilowy, niestety w 8 minut pękł, ale też i bardzo dużo osób, trzeba przyznać, 130 osób na sparingu było, na niektórych meczach, na dużej części meczów ligowych, takich tłumów nie było. No i co? No i udane te świętowanie. Jeszcze jakiś mecz, coś może wyciągniemy z tych sparingów? Wiesz co, może te, które się zakończyły remisami, bo to akurat z tego całego zestawu to są chyba najsilniejsi rywale. No tak. Czyli Jagiellonia 2 łamane przez CLJ Białystok. Ja akurat tego meczu nie widziałem, ale nie wiem, bo ty, Rafał, byłeś tam oczywiście, zgodzisz z opinią, którą przeczytałem trenera Adriana Siemieńca, że to był bardzo podobny mecz do tego pucharowego. Myślę, że tak. Przede wszystkim był podobny ze względu na bliski stykowy wynik, no ale też Jagiellonia w samej końcówce. Z tego sparingu mi utkwiło to właśnie uderzenie na 2-2. To było uderzenie z rzutu wolnego. Piękne uderzenie, może nie wiem, z 20 metra i w okienko od poprzeczki. Nie, no to bardzo wartościowa drużyna, tym bardziej, że tak jak powiedziałeś, to nie była CLJ, z którą mieliśmy się w założeniu zmierzyć, tylko to był mecz, no, gdzie grało w drużynie Jagiellonii dużo osób, które już juniorami nie były, a po prostu grały w rezerwach. I dlatego tak nazwaliśmy to roboczo, CLJ Jagiellonia 2. Piotrze, może coś z tych sparingów? No przede wszystkim myślę, że bociem, bo to taki, prawda? Niestety nie udało mi się być i trochę żałuję, bo było pewnie... Nie załapałeś się na tort, no, a był bardzo dobry. Ale myślę, że chyba zwracam uwagę, wiecie co, ja tak patrzę na wyniki, że jednak spuszczą Hajnówkę, czyli z drużą jednak no, klasy niżej, okej, ale 9-0, prawda? Że wysokie zwycięstwo. Tu jest taki problem, że puszcza... Dobra. Wydaje mi się, że w ostatnich okresach przygotowawczych to ma jakieś problemy. Kontrowersyjna teza, słuchajcie. Raz, dwa, trzy, zagraliśmy 6 sparingów. Puszcza Hajnówka z tych wszystkich drużyn była najsłabszą, moim zdaniem. To był najsłabszy przeciwnik. To znaczy, no w zasadzie z Bocianem ją porównujemy, tak? Bo to nie, Bocian był drużyną lepszą, dlatego że Bocian starał się, nie mówię, że prowadził wyrównaną grę, starał się. Dopóki tych sił starczyło, to coś tam Bocian grał. Tak, w pierwszej połowie stworzyli kilka sytuacji. Ale Puszcza nie grała absolutnie nic. Po prostu. Jak mówię, Puszcza tam zdarza się w tych okresach przygotowawczych mieć jakieś problemy.
No chociażby z tym, ten okres przygotowawczy. Tak, ja pamiętam hokejowy wynik 12-2 z Kresowiu się mi tyczy. Z Kresowiu? Tak, no. Ale jakoś chyba ta puszcza też zawsze w trakcie ligi się ogarnia. I... No, z czasem na pewno. No i była Ostrowia też, jak zawsze latem. Tak, była Ostrowia. To chyba już też nasz taki regularny przeciwnik, bo sparujemy i latem i zimą. Tak, taki ciekawy rywal, który gra... Ostrą taką dosyć piłkę. Tak, typowo mazowiecka piłka. Tak, nie? Drużyna z Ligi Okręgowej, czyli no to już teraz z siódmego poziomu. Tak, bo tam reorganizacja była. Pojawiła się piąta liga na Mazowszu, ale drużyna taka, która myślę, że jakby grała u nas w czwartej lidze. Poradziłaby sobie. Potentatem by nie była. Ale poradziłaby ale sobie. Ale gdzieś tam na środek tabeli mogłaby liczyć. Dobrze, no, sparingi za nami. Słuchajcie, przechodzimy do następnego nieodzownego elementu letniego okresu przygotowawczego, czyli o wzmocnieniach, które w naszej drużynie były, a były trzy. Przedstawialiśmy chłopaków w naszych mediach, także teraz pokrótce, jako pierwszy chronologicznie został przedstawiony Szymon Baran. Szymon to jest 17-latek grający ostatnio w Jagiellonii w juniorach młodszych. On grał w tej drużynie, która awansowała do półfinału Centralnej Ligi Juniorów, ale grał tam niewiele. W tych półfinałach nie zagrał. Więcej grał w poprzednim sezonie w lidze makroregionalnej. Czyli tej takiej naszej regionalnej. Powiem wam szczerze, że połapać się w tych... Ja podziwiam osobę z Jagiellonii, która tam ogarnia tych juniorów, gdzie oni mogą grać, gdzie nie mogą. Bo to naprawdę jest... Dokładnie. Jest kocioł niezły. No w każdym razie Szymon podstawowa jego pozycja to jest prawa obrona. Może też grać na szóstce. Niski, ale waleczny. W sparingach pokazał, że potrafi zagrać do przodu, potrafi tam też tą piłkę odebrać, ale no też na swojej pozycji ma Krystiana Kulikowskiego, którego... Dzisiaj szczególnie było widać, że którego będzie mu... Ale słuchajcie, sezon długi. Tak. Na pewno też... Dużo meczów. Tak, Szymon dostanie swoje minuty. To jest jego pierwsze granie w seniorach. Dobrze, następny jest Mateusz Jamrzycki i to już jest duże nazwisko jak na nasze czwartoligowe realia, dlatego że Mateusz przychodzi do nas z trzecioligowego Znicza Biała Piska. No i to jest zawodnik, który mimo młodego wieku naprawdę już ma duże i bogate doświadczenie na poziomie trzeciej ligi. Mateusz grał 4 czy 5 lat chyba w Zniczu, tylko ten pierwszy sezon to jeszcze był w czwartej lidze. Tak. To był ten sezon, kiedy my graliśmy w trzeciej. Tak. Tak. I oni wtedy jakby zamienili. Tak. Wikielec wtedy spadł, a my awansował Znicz, dokładnie. Co możemy o nim powiedzieć? Wyróżnia się szybkością. Czy jest bramkostrzelny? No, Stypułkowski to nie jest raczej. W trzeciej lidze tych bramek 6 na 113 meczów to nie jest jakaś powalająca statystyka. Natomiast już w sparingach też pokazał, że ma dogranie, widzi sporo. Dużo od niego oczekujemy, słuchaj, no to jest nietuzinkowa postać. Myślę, że jeden z takich największych w czwartej lidze naszej transferów. Tak, z zewnątrz też był zachwalany w momencie, jak ogłaszaliśmy go. To dokładnie. Dużo osób pisało, że to jest... z Warmii i Mazur. Że to jest dobry ruch. Pisali, że to jest dobry ruch, a co na boisku to... Zobaczymy. To zobaczymy. No i jeszcze został nasz, można powiedzieć, świeży nabytek, bo ogłoszony zaledwie kilka dni temu, czyli Dawid Koc. Dawid, który piłki uczył się w MOSP Białystok, a potem 2 sezony w drużynach młodzieżowych Jagiellonii. Dawid jest środkowym pomocnikiem, co oznacza, że ta konkurencja jest bardzo, bardzo duża. No Dawid z tych wszystkich chłopaków ma pewnie najdalej do gry, bo... Przez pozycję, na której gra. Przez pozycję, tak, bo tam jest naprawdę tłok. Dawid to jest zawodnik, który również w ostatnim sezonie grał tam, gdzie Szymon, czyli w zespole juniorów młodszych. Też zaliczył jakieś mecze w Centralnej Lidze Juniorów. Też więcej grał w lidze makroregionalnej. I tyle. No i tyle. I też my bardziej go poznamy na boisku, bo w sparingach wystąpił w kilku. Patrząc na datę urodzenia, to dwóch chłopaków z rocznika 2005. Więc tu też jeszcze jest dużo grania przed nimi. Fajna okazja do rozwoju, myślę, bo okej, pewnie w tym sezonie tych minut nie będzie może jakoś super dużo, ale no, pewnie jakieś będą, bo sezon jest bardzo długi. Więc mam nadzieję, że chłopaki wykorzystają szansę. Tym bardziej, że
Oni też traktują to na zasadzie, to jest tak na takiej zasadzie win-win, że są wzmocnienia, że z tych chłopaków może coś być, oni też traktują to jako szansę, żeby nas zagrać na, żeby pokazać się nawet. Oczywiście. Dobra, to słowem zakończenia. Słuchajcie, trzy wzmocnienia, o których powiedzieliśmy wcześniej, dwa ubytki. Władysław Szulga, czyli popularny Władek, odszedł z Tura, szuka obecnie klubu, oraz Jan Kacprowski, któremu skończyło się wypożyczenie z Narwi Choroszcz, obecnie występuje w KS Grabówka. Powiedzcie mi, czy w stosunku do wiosny uważacie, że kadra jest silniejsza, czy może pozostaje na takim samym poziomie, a może jest słabsza? Trudne pytanie. Trudne pytanie, bo też uważam, że no, jakoś bardzo dużo się o tyle nie zmieniła, że właściwie no, Jan miał bardzo dobrą jesień, ale wiosnę już miał dużo słabszą. No Władek oczywiście bardzo fajnie trenował i słyszałem, że naprawdę pracuje bardzo, no ale też jednak grał w pierwszym turze, więc ja bym powiedział, że a biorąc pod uwagę, że trafił Mateusz, który no da dużo, bo jednak te 113 meczów tu nie wzięło się znikąd, powiedziałbym tak, że kadra jest bardzo porównywalna, natomiast myślę, że tak odrobinę silniejsza. Tak ciutkę silniejsza, ale to jest podobny poziom. Ciężko mi się wypowiedzieć na temat siły, bo no, głównie tu poruszamy się w temacie tych odejścia Janka i przyjścia Mateusza. To są dwa ruchy, które będą miały największy wpływ na kadrę, tylko to są inne pozycje. No ale przyjście Mateusza sprawia, że osoby, które u nas grały na skrzydle, mogą występować na dziewiątce, tak? Tak, no i właśnie z tego powodu, że to te ruchy doprowadzą do pewnych tam roszad w ustawieniu, no wydaje się, że może być to trochę silniejsza kadra. Myślę, że tak. Ale to też wszystko wyjdzie w praniu. Dokładnie, słuchajcie, nie bawimy się tutaj póki co w przewidywania. O czym chciałbym jeszcze porozmawiać? A o tym, co mamy teraz na sobie, czyli o nowych koszulkach Tura, które już zostały zaprezentowane. Przypomnijmy, prezentacja odbyła się kilka dni temu. W rolę modeli wcielili się aktorzy teatru The Mask Bielskiego. Sesja wyszła bardzo fajna. Mimo, że to młodzi ludzie, to na moje ubogie doświadczenie z aparatem, bo uważam, że no dobra, pstrykam te zdjęcia, ale to nie jestem jakoś doświadczonym fotografem, nie uważam się za takiego. Naprawdę, słuchajcie, mimo że to są młodzi ludzie, świetnie się z nimi ale pracowało. Ale po to dzisiaj ładnie wstrzyknąłeś. Tak, no, tak, zdjęcie akurat, wiecie co, ja mam problem z tymi zdjęciami z celebracji. Nasz grafik Adrian bardzo często nas prosi, żebyśmy dawali jakieś zdjęcia z momentu zdobycia gola, żeby się cieszyć. No wiecie, trudno jest to uchwycić, dlatego że ja sam wtedy skaczę do góry i się cieszę. I nie myślę o tym, żeby pstryknąć wtedy zdjęcie, tylko po prostu jestem zadowolony. Ale to mi się udało. Zobaczycie na pewno na Facebooku. Wracając do koszulek. Bardzo fajnie się z młodymi aktorami współpracowało. Naprawdę widać było, że mimo tego młodego wieku, no czują ten aparat, wiedzą gdzie się ustawić, gdzie spojrzeć, co i jak. No, czasami my się śmiejemy, że nasi piłkarze są niektórzy tacy, że jakby się ich nie ustawiło, jakby się ich do nich nie rozmawiało, on i tak jest tak spięty, że po prostu zaraz mu oczy z orbit wyjdą. Nie każdego aparat lubi. Choć są też w naszej drużynie osoby bardzo fotogeniczne, między innymi właśnie Patryk Niemczynowicz, czy choćby Piotrek Kościński, którzy są po prostu, których aparat kocha. Którzy też kiedyś koszulki prezentowali. Tak, i ja właśnie z tego doświadczenia wiem, że i zarówno Patryka, jak i Piotrka kocha, aparat ich kocha, ale są osoby, których aparat nienawidzi. Ale o tych już nie będę mówił. Wzór jest bardzo ciekawy. Nasz grafik Adrian odpowiadał za całość projektu. Wyszły bardzo ładnie, z nowymi szczegółami, między innymi znakiem wodnym, z patternem, który został stworzony przez grafika. I co? Będziecie niedługo mogli je kupić po prostu, zamówić. Tak, very soon, bo dzisiaj też sporo osób... Bardzo dużo osób o nie dopytywało. To jest kwestia... Dni. To jest kwestia dni. No i też te koszulki, tak zauważyłem, że chyba większe numery mają. Słuchaj, każdy zwraca uwagę na coś innego. Ja na numery bardziej zwraca uwagę, tak. Że one chyba mają większe numery trochę. Bo na pewno mają większe od tych czarnych, bo te czarne mają bardzo malutkie numery. Tak, te czarne mają malutkie, ale te akurat mają takie, że było naprawdę dziś idealnie widać. Z perspektywy tam środka boiska, trybuny dziennikarskiej. Tak, także słuchajcie. Zachęcamy wszystkich do zapisów na nowe koszulki. Będziecie mogli kupić wzór i wyjazdowy, i domowy. Tak, bo wyjazdowe zostaną takie same. To też bardzo z pytaniami, co z wyjazdowymi. Są ładne i zostały. Było o rzeczach miłych i przyjemnych. Teraz musimy porozmawiać troszkę o rzeczach nieprzyjemnych. Sztuczne boisko.
To temat, który wraca do nas jak bumerang. Dużo osób nas o to pyta, dlatego że po prostu nie są na bieżąco w tym temacie. Już spieszymy z odpowiedzią, jak wygląda sytuacja. 15 lipca, czyli niemal po 9 miesiącach od ogłoszenia wyników Polskiego Ładu, a przypomnijmy, miasto dostało 4,5 bodaj miliona z Polskiego Ładu na przebudowę boiska bocznego, oświetlenie i na przebudowę części szatni, które są za boiskiem bocznym. Można było się spodziewać, że do Urzędu Miasta nie wpłynie żadna oferta, no i nie wpłynęła. I co się okazało, Urząd Miasta w związku z tym postępowanie unieważnił. Jak to się skończy? Nie chcę być złym prorokiem i mówić, że te 4,5 miliona złotych pójdą się kochać, tylko nie widzę rozwiązania z tej sytuacji. Niestety wiele na to wskazuje. Nie widzę, naprawdę. Widzę, to jest... Może teraz zrozumiecie dozę spokoju w chwili, kiedy myśmy te 4,5 miliona jako miasto dostali, bo u nas nie było hura optymizmu. My o tym nie pisaliśmy na stronie. O, super, będziemy mieli sztukę tutaj, raz, dwa, trzy. Nie wieszczyliśmy z tego jakiegoś sukcesu, dlatego że byliśmy ostrożni, bo wiedzieliśmy, że ta inwestycja to będzie trudna do realizacji. Chociażby sam projekt, który został zmieniony, tak, pod kątem piłkarskim. No ale, no słuchajcie, 9 miesięcy od ogłoszenia wyniku, to jest naprawdę masa czasu. No i co? No i nie wpłynęła żadna oferta. Zaskakująco nisko miasto wyceniło całą inwestycję, bo tu jest podana kwota 4 miliony 830 tysięcy złotych. To są takie pieniądze, no, za które można by było, nie wiem, samo boisko może postawić, ale nie oświetlenie plus, nie wiem, remont jakiegoś budynków. Sami zresztą wiecie, to jest cena chyba sprzed 2 lat. Ile płaciliśmy za kawę na Orlenie albo za chleb w sklepie 2 lata temu, a ile płacimy teraz? Co za cena, podejrzewam, nie powinna mówiąc, być... Nie mówiąc o materiałach budowlanych. Nie mówiąc o materiałach budowlanych. I o czasie też, prawda? No, bo to tak wymaga czasu i... Nie chcę być złym prorokiem i tutaj czarnowidzem, ale słuchajcie, no wiele wskazuje na to, że ta inwestycja nie powstanie. I te 4,5 miliona pójdą... No to nie pójdą w błoto, one po prostu zostaną nam zabrane. No. Zwyczajnie w świecie. No. Już myśleliśmy sobie, ha, nie tę zimą, ale może następną już będziemy na miejscu w Bielsku. Z gorącą kawką obserwowała zimowe sparingi. Takiego wała. Na to wygląda. Dobrze, no to wszyscy głowy mają spuszczone, nie, miny minorowe. Ale teraz będzie temat będzie poruszony jeszcze przez nas pewnie. Będzie poruszony, no bo to nie jest, słuchajcie, normalna sytuacja, że samorząd dostaje 4,5 miliona złotych, pieniądze, których, umówmy się, nigdy w życiu sam nie byłby w stanie wydysponować. No i te pieniądze przelatują nam między palcami, no. No nie wiem, jak to skomentować, no. Nie wiem. Za nami pierwsze spotkanie w czwartej lidze, spotkanie z Wisłą Szczuczyn. Bardzo dobry mecz, wiele osób mówiło, że to jest hit kolejki. Spotkanie w Bielsku, po tym meczu myślę, że można śmiało tak nazwać ten mecz. Ale zanim o meczu, trochę o Wisie. Dość niespotykane ruchy kadrowe w tej drużynie, dlatego że cofam się pamięcią do zimy, gdzie wybucha, no skandal to może duże słowo, ale jakieś zamieszanie w postaci zwolnienia trenera Gałązki, przyjęcia trenera Tomara, no i to są, być może to jest plotka, nie wiem, no może po prostu to są jakieś złe języki, ale dało się słyszeć, że do tego zwolnienia przyczynili się po części piłkarze Wiscy, niezadowoleni z trenera Gałązki. No a sytuacja się odwraca, można powiedzieć, o 180 stopni, przychodzi lato i trener Gałązka na białym koniu wraca do Szczuczyna budować nową drużynę. Oczywiście tych piłkarzy z trzeciej ligi w większości już nie ma. No tak, bo tam postawiono na trenera Tomara Zimą, a trener Tomar też postawił z kolei na Białostoczan. No i to cóż, no projekt się nie udał, więc... Tym bardziej, że nawet sam trener Gołąską mówił, że to jest właściwie teraz budowanie drużyny. No oczywiście. A trener Tomar był chyba raczej pewien, że on zostanie, dlatego że przypomina sobie, że jeden ze sparingów letnich, który mieliśmy zagrać, to był właśnie umówiony jeszcze z trenerem Tomarem. No więc chyba myślał, że zostanie. A tutaj? No w każdym razie Wisłę spotkała jeszcze większa rewolucja niż nas po spadku z trzeciej ligi, bo u nas odeszło
tam bodaj 13 piłkarzy. Ale to wynika z tego, że no to po prostu mieliśmy więcej. Bardzo wielu swoich wychowanków. Tak, ilu wychowanków gra w Wiśle Szczuczyn? Jeden, dwóch? Nie wiem. No teraz może więcej, to szczerze. Oni mówią, że jadą do domu. Do jakiego domu? Do Łomży, do Grajewa? No bo chyba nie do Szczuczyna. No. Chyba, że w Szczuczynie samochody zostawiają. Ale wiecie co, bo to nawet patrząc na ten dzisiejszy mecz, to ja spodziewałem się miejsce gorsze jednak. Że dzisiaj ta Wisła zagrała jednak na poziomie, uważam, dobrym. Nie, bo to było... Bardzo agresywnie zagrała i naprawdę myślę, że z taką formą... Ja byłem zaskoczony Wisłą dzisiaj, bo sądziłem, że to będzie duża rozbita totalnie. Totalnie przemeblowana, gdzie sam trener mówił, że dopiero właściwie trwa budowa. A dzisiaj no, zagrali niezłe spotkanie i to nawet bardzo dobre momentami. To było bardzo dobre spotkanie. Naprawdę dla kibica oglądało się to bardzo dobrze. Bo słowem uzupełnienia, wygrywamy ten mecz 3-1. Tak, no jeszcze w pierwszej połowie to mieliśmy zdecydowaną przewagę, tam powinno paść kilka goli i Początek spokój. Był chyba taki początek wyrównany, nerwowy. Tak, tak, początek wyrównany, potem gdzieś od 15 czy 20 minuty już mieliśmy przewagę, ale z niej padł tylko jeden gol. Powiem szczerze, w przerwie byłem dosyć spokojny, ale piłkarze Wisły zamknęli mi gębę tak. Zaraz po przerwie, bo od razu ruszyli bardzo ostro. Szybko. Oni wyrównali w 54 minucie, ale jeszcze wcześniej, przez te 9 minut, mieli chyba ze 2-3 sytuacje. Tak. I to takie naprawdę bardzo dobre sytuacje. Tak, także no też trzeba powiedzieć, że dużo dała nam bramka Karola Kosińskiego, zaraz praktycznie po wyrównaniu zdobyta z jednej z takich nielicznych akcji w tym okresie naszych. Tak. To była kontra i wrzutka Patryka Stypułkowskiego, miękka na głowę do Karola, ale ogólnie w drugiej połowie no, Wisła miała więcej. Ogólnie powiem wam, że naprawdę zaskoczyła mnie Wisła pozytywnie. Dobra, mecz walki, bardzo dużo było takiego, wiecie, kuksańców z jednej i z drugiej strony, aczkolwiek zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Tak, na szczęście też gdzieś tam około 80 minuty myśmy trochę uspokoili tą grę, a w momencie, kiedy jeden z zawodników Wisły dostał czerwoną kartkę, to już w 80 bodajże 7, no to już. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, bardzo dobre zawody Damiana Plisiuka, który naprawdę dzisiaj też miał trochę roboty. Tak, miał trochę roboty, pewny mecz. Ja myślę, że w ogóle wracając jeszcze do tego spotkania, trzeba pochwalić, bo co do przebiegu meczu, to ja też jakby zgodzę się z tym, że to było właśnie takie spotkanie, których mam wrażenie brakowało bardzo często jesienią rok temu, że takie wyszarpane, prawda, wywalczone, bo uważam, że gdyby to była forma z jesieni, to takie nawet przygotowanie mentalne byłoby trudno, bo to byłby bardzo do wyszarpanie dzisiaj. Gdyby to była jesień, to my byśmy po 1-1 dostali gonga na 2-1 i byłoby już po meczu. To był taki mecz właśnie do wyszarpania, do wybiegania i dlatego brawa dla chłopaków, bo widać, że początek sezonu dobry. Brawa również dla kibiców, bo naprawdę dzisiaj pojawiło się, nie wiem, 500 kibiców. No, bo dzisiaj frekwencja była naprawdę kapitalna, bardzo dobra. Także duży szacunek dla was, że przyszliście na mecz. Ładna pogoda, niedziela popołudnie. Więc zobaczymy, no teraz, czy będzie kontynuacja na śniadowie. Oby była dobra pogoda, opowiem w ten sposób. No bo... Tak, ja takie porównanie teraz mi się nasunęło, że to nie był pierwszy mecz u siebie Jagiellonii, ale mecz z Widzewem w drugiej kolejce tego sezonu. I to był taki mecz, gdzie byłem na tym meczu, chociaż ja akurat ostatnio rzadko Słoneczną odwiedzam, ale tak czuło się dookoła i też ze swoimi znajomymi, którzy tam w ogóle na mecze nie chodzą, ale to był mecz, o którym się mówiło, że no widzę, tak, a jak tam widzę w awansie, a tutaj Jagiellonia pierwszy mecz wygrała. I to był taki mecz, w którym można było zbudować sobie kibiców na następny, tak? Na następny. No spotkanie. A tu w Ryj 2-1 i już nie było 11, tylko teraz na Radomiaku 9, było 9. No. No a my dzisiaj zbudowaliśmy, piłkarze zbudowali, myślę sobie, taką swoją historię w tym sezonie, przynajmniej na jej początek. No, naprawdę. Fajnym meczem. Naprawdę fajny mecz, bardzo dobrze się go oglądało. Dobry wynik, bardzo duża frekwencja, wszystko to nas cieszy. Naprawdę bardzo cieszy. Więc po pierwszej kolejce jesteśmy na trzecim miejscu. Wiadomo, jeden mecz to tam nie ma co przywiązywać jakiejś wagi do miejsca w tabeli. Ale trzeba przyznać, że ta pierwsza kolejka dużo goli. Może to te piłki nowe przekazane przez związek marki Kipsta. No, ja powiem szczerze, że ja tak sprawdzałem te piłki, miałem okazję.
już po meczu zobaczyć, jak one wyglądają. Są bardzo miękkie i są bardzo lekkie. Może nie miękkie, ale bardzo lekkie. I trochę, powiem szczerze, przypominają taką Jabulani. Już też takie piłki lekkie, lecące, nieprzyjemnie. I no, w tym meczu też było parę razy widać. Ja tak miałem wrażenie, że było widać parę razy, że te piłki lecą tak trochę dziwnie momentami, że bardzo szybko. Natomiast no, jesteśmy prawie jak Ligue 1 Uber Eats, jak to się ładnie mówi. Dokładnie, dlatego słowo wyjaśnienia. Nie producent, dystrybutor tych piłek, piłek marki Kipsta, czyli firma Decathlon Polska. Jednym z głównych argumentów zachwalających te piłki podawało, że to jest ten sam model, który jest rozgrywany, które grają w Jupiter Lidze belgijskiej i w Ligue 1 francuskiej. Różni się podobno tylko barwą, w sensie, że ma inne kolory, ale model jest ten sam. Także no dobrze, no. Będziemy strzelać jak Messi i Karbowicz. I nawet zaczęliśmy ten sam weekend, prawda? Tak. Tak, dokładnie. Zaczęliśmy w ten sam weekend. Dobrze, panowie, porozmawiajmy trochę o tej czwartej lidze, bo tych zespołów jest dużo, bardzo dużo zmian za nami. Ja proponuję zacząć od drużyny, która do drużyny, której się nie spodziewaliśmy w tej czwartej lidze. Bo o Wiśle rozmawialiśmy wcześniej, tak, Wisła jako Spodkowicz, ale na pewno nikt z nas nie spodziewał się 2 miesiące temu, że zagramy z Wigrami Suwałki. Dlatego słowo o suwalskich Wigrach. Zagadka dla mnie. Zagadka, bo wydaje się, że budżet jest bardzo duży. Oczekiwania pewnie też są bardzo duże. Wydaje mi się, że to jest drużyna dużo lepsza w ofensywie niż w defensywie. I w jej meczach może być ciekawie. Ale nawet pierwszy mecz przeciwko MOSP wygrany tylko 3-2. No i teraz pytanie, bo to jest właściwie cały czas obracamy się wokół nowej kadry, nowego trenera, wszystko jest tam nowe. I zastanawiam się bardzo mocno, bo na papierze Wigry powinny walczyć o to, żeby wejść. Natomiast z drugiej strony, no, papier papierem, a boisko może zweryfikować, więc poczekam parę kolejek. No tak, w dużym skrócie i uproszczeniu można powiedzieć, że kadra Wigier to jest z Licz Białopiska i swojej zawodnicy. Bo tam jest 4 bodajże zawodników, tak. W tym nasz były zawodnik Marcin Fiedorowicz. W tym też Łukasz Trąbka, urodzony w Bielsku, ale też u nas nigdy nie grał. No i co? Te rezerwy Wigier, na których teraz w dużej części opierają się nowe Wigry, w cudzysłowie, no to te rezerwy Wigier to jakimś potentatem nigdy tutaj nie były. Ostatnio w okręgówce w poprzednim sezonie miejsce gdzieś tam bliżej góry, ale środek taki. Tak, no, nie było ich chyba. Inaczej, dosyć wcześnie z tej walki się wypisały, bo one były tam gdzieś przez chwilę. Tak, kojarzę, tak, nie, no, jasna sprawa. Były tam gdzieś w czubie tabeli, no i się zakręciły. No i tak w uproszczeniu do tej drużyny dokładasz 4 na pewno dobrych zawodników. Jak na naszą linię. Ale czy to razem daje drużyny, która tu może w czwartej lidze być potentatem? No, myślę, że wszyscy, tak jak obserwuję, nawet chyba kibice Wigier też, bo czytowałem, co tam się u nich dzieje w ich mediach społecznościowych, tak z rezerwą podchodzą do swoich szans. No ale wiemy też, że tam pieniądze są, więc nawet jeżeli coś nie do końca pójdzie jesienią, no to zimą można otworzyć portfel. Jezu, słuchajcie, no jeszcze trwa w sumie do końca sierpnia. Tak, zagadka, no tak jak tutaj Piotr powiedział. Dobrze, no to skoro o Wigrach, to teraz o drugiej drużynie, w której tej drużyny się akurat spodziewaliśmy, ale rewolucja nie ominęła drugiego dużego miasta w województwie podlaskim. Nie na Podlasiu, tylko w województwie podlaskim. Tu ukłony w stronę mieszkańców północnego Mazowsza. Chodzi o ŁKS Łomża. ŁKS Łomża, gdzie doszło do... No, do trzęsienia ziemi, no bo zarząd zmieniony, no, prezes, bardziej w gabinecie niż prezes zmieniony, trener zmieniony, słuchajcie. Nowa władza i bardzo ambitny projekt, bardzo ambitny. Można sobie zadawać pytania, czy to jest projekt ambitny, czy może science fiction, bo druga liga na stulecie, no to oznacza 2 awanse w 4 sezony. I tu mówimy o wygraniu czwartej ligi i o wygraniu trzeciej ligi. No nie wiem, sam ja nie powiem wiem. Tak, samo to hasło i takie założenie to mi się podoba, bo to jest taki konkretny cel. Do którego dążymy. Tak. Okej. Okay.
wszyscy idziemy w tym kierunku, to jest fajne, jest jakby skonkretyzowany i czy to jest do osiągnięcia? No jest, no. Wiem, że no, wiem, słabo. Że ja uważam, że nie. Ale to nie chodzi, wiecie co, sam cel, że to są 4 lata i 2 awanse, tylko ja niestety boję się, że włączy, bo przyjmijmy, nie wiem, takie założenie, że w tym sensie awansu nie będzie. Obawiam się, że to byłby cel realny w sytuacji takiej stabilności w Łomża. Mam wrażenie, że jak nie byłoby awansu po raz kolejny, to będzie znowu kolejna rewolucja, kolejne takie parcie, bo tam chyba jest za duże po prostu ciśnienie, mam wrażenie. Ja wiem, że są pieniądze, okej, to mam tego świadomość. Ale być może to byłoby dużo bardziej realne w sytuacji, gdy było więcej spokoju, więcej takiego powolnego budowania, bo znowu teraz mamy nowy jakby zarząd, tak jak mówiliście, nie wiem, nową drużynę, czy to wszystko idzie od nowa budowane. Tylko pytanie jest takie, czy jak się znowu w tym sezonie coś nie popsuje, to nie będzie kolejnej rewolucji, a tak się nie da budować. No w zasadzie LKS ma wszystko, słuchajcie, wszystko. Ma piękny stadion, ma zaplecze, gdzie trenować, sztuczną murawę, bardzo dobre, że oświetlone boczne boisko, bardzo dobre. Sami graliśmy te mecze ligowe przecież. Słuchajcie, ma zawodników, ma kibiców, ma pieniądze na czwartą ligę naszą podlaską, ma ogromne pieniądze. No, czyli ma w teorii wszystko. Ale wiesz co, jak pamiętam mecz z LKS-em w Bielsku, czy jak widziałem parę meczów LKS-u na przykład na YouTube, to mam wrażenie, że to jest taka drużyna, która niby ma nazwiska, prawda, i tak dalej, ale no totalnie pamiętam, jest tak niepoukładana, że no, gra taką piłkę dziwną bardzo, bo z jednej strony potrafiła w zeszłym sezonie wygrywać wysoko i nawet potrafiła wygrać z Olimpią Zambrów, a jak byli w Bielsku chociażby, zagrali bardzo kiepskie spotkanie, takie bardzo chaotyczne i totalnie, no, nie wiem z co to wynika. To jest strasznie chimeryczna drużyna dzisiaj. Ciężko to powiedzieć, ale no, pierwszy mecz podejrzewam to też 2-3 ze Spartą Szepietową. To może nie ogromny zawód, ale mam wrażenie, że takie liść. No tak, bo jeszcze... Bo to, tego się nikt raczej nie spodziewał. Jeszcze wracając do tego hasła. No to, żeby była druga liga na stulecie, to ja uważam, że trzecia liga to musi być za rok. W tym sezonie. Tak, bo wygrać... No bo że jeszcze, żeby wygrać trzecią ligę, no to tam się... Beniaminek to jej nie wygra. Chociaż Pogoń Grodzisk. Pogoń Grodzisk? Nie wiem, czy wygrała, ale ona była, walczyła o awans. Ona szybko przeszła. Tak. Ona szybko, chyba to nie był awans jako Beniaminek. To chyba nie, ale już w pierwszym sezonie w trzeciej lidze była blisko tego awansu. Tak, no więc to jest droga. Jest droga, oczywiście. Całkiem niedaleka. Tak, także no, no chociażby na przykładzie Pogoni można powiedzieć, oczywiście, że to jest możliwe, ale... Między Grodziskiem a Łomżą wcale nie jest tak daleko, więc można się wzorować. Nie wiem, czy to się uda. Plany mają ambitne, to trzeba im przyznać. No LKS na pewno wymienia się. Na pewno postawili na social media, ale no słuchaj, jak się ma pieniądze, to można wszystko. LKS wymienia się w gronie, nawet mimo tej porażki w pierwszym meczu, to myślę, że nadal... będzie się ich wymieniać jako kandydata do awansu. Obok, myślę, że Ruchu Wysokie Mazowieckie. Do tego przejdziemy, kolego. Porozmawiamy jeszcze o faworytach do wygrania tej ligi. Ja chcę teraz tory obrócić na inną drużynę, bardzo ciekawą, do której doszło wielu zawodników naprawdę ciekawych, czyli KS Wasilków. To jest drużyna nie tylko ze względu na ten wynik hokejowy z Krypnianką, ale naprawdę ciekawy projekt. I też, co trzeba zaznaczyć, naprawdę projekt, który jest finansowany i bardzo mocno wspierany przez samorząd lokalny, bo tam są też naprawdę duże pieniądze z samorządu. No KS Wasilków już grał dobrze wiosną, oprócz pierwszego meczu z nami, gdzie wygraliśmy Wasilkowie 3-0, ale potem KS, przypomnijcie sobie, myśmy punktowali bardzo regularnie, tak? Mieliśmy tam razem z Pucharem 12 zwycięstw, 12 meczów bez porażki, przepraszam, a KS ciągle tam się trzymał. Blisko nas ostatecznie, gdzieś w ostatnich kolejkach okazało się, że już nas nie dogoni. Także kontynuują pewnie to, co zbudowali wiosną. Szczerze powiem, nie prześledziłem jakoś dokładnie kadry, ale zaczął z Wisły Szczuczyn chociażby. Tak, Damian Toczydłowski na przykład. To jest podstawowy piłkarz. Tak, Łukasz powiedział o Wasilkowi i tutaj o wiośnie. Ja widzę w ogóle dwie drużyny, które miały tak dobrą wiosnę, że i wydaje się, że to może być kontynuacja jesienią też. Wasilków i Warmia Krajewo. Bo też Warmia Krajewo miała wiosnę super, bo wygrała chociażby z LKS-em 4-1 i grała ofensywny, boli w tej pierwszej kolejce zwycięstwo 3-0 z Grabówką.
Warmia, notabene, z którą zagramy niedługo, więc to też będzie ciekawy mecz. Myślę, że takie, nie powiem, że to dwie drużyny awans, ale myślę, że takie dwie drużyny, które w tym sezonie będą takimi, może też nie underdogi, bo to nie są jakieś słabe drużyny, takie ekipy, które bardzo mocno namieszają w czołówce. No Warmia chyba bez jakichś większych ruchów kadrowych. Tam chyba ktoś z Hetmana Białystok przechodził do Warmii. No, Arkadiusz Wojno z Szepietowa. A, o, rzeczywiście, tak. O Arkadiuszu Wojno zapomniałem. No, też uważam, że Warmia to drużyna, która zawsze była mocna i uważam, że w tym sezonie również tak będzie. I jeżeli będzie grała na miarę swoich możliwości, to ja myślę, że może się bardzo wysoko zakręcić. A też trener Paweł Sobolewski. Tak, dokładnie. Odwiesił korki z kołka. Tak, i gra normalnie. Grał z grabówką. Tak, grał. I chyba tam wynikało z ustawienia, że na środku obrony. Ale powiedz mi, ile on może mieć lat? No, to jest 79 rocznik chyba. No, już pamiętam, to... Czyli to by było 43? No to prawie jak Marcin Gór. No i jeżeli... Trener Sobolewski pewnie ciągle w formie. Znaczy, widzieliśmy go niedawno, tak? Tak. Graliśmy w Warmii ostatni mecz sezonu, no to... Sylwetka sportowa. Wciąż piłkarska, więc... Myślę, że nawet taki wiek pewnie nie przeszkadza. Zresztą być może przekonamy się już. Tak, nie, w ogóle to też będzie, słuchajcie, tak myślę jeszcze o drużynach, które będą walczyć o awans. To może być o tyle ciekawy sezon, że tak, po pierwsze nie ma takiego faworyta jak Olimpia Zambrów, takiego mocnego. Tak, a po drugie chyba każda z drużyn, która będzie w czołówce i jest silna, uważam, że jednak ma swoje plusy i minusy. Bo UKS Łomża, o czym mówiliśmy, minusem jest ten brak stabilności, to, że ta drużyna gra bardzo chimerycznie. Myślę, że problem na przykład Ruchu Wysokim Mazowieckim jest taki, że to jest drużyna bardzo solidna, ale z drugiej strony też nie ma tam jakichś wielkich nazwisk i okej, okay, no potrafią grać dobrze w defensywie, natomiast w ofensywie myślę, że są za bardzo uzależnieni od Jackiewicza. W Ruchu ja widzę jeden bardzo duży problem, czyli brak Tomka Porębskiego. Tak, zdecydowanie. Tomek był jeden z najlepszych obrońców w czwartej lidze w ubiegłym sezonie. Tak, ja uważam, że... Chyba nie da się go zastąpić po prostu. Bo kim? No bo kim? Poruszając się tu w realiach klubu, nawet który ma pieniądze, no tak, czwartoligowego. No bo... Słuchajcie, no Ruch też bez jakiejś rewolucji kadrowej. Nie, no bardzo stabilny skład. Bardzo stabilnie, tak? Jeszcze może jakieś inne zespoły. Ktoś tam pisał o rewolucji w Sparcie Szepietowo, ale wiecie co, ja mam wrażenie, że tam to sezon jest taka rewolucja. Rewolucja jest taka, że może trener jest nowy. To jest rewolucja rzeczywiście, bo tym samym Paweł Bierzy został najdłużej pracującym trenerem w czwartej lidze obecnej. Ale jeśli chodzi o zawodników, no to dla mnie Szepietowo od zawsze się kojarzyło ze Spartą, to raz, a dwa z dworcem kolejowym, który jest na trasie Warszawa-Białystok kolejowej. No i w tej Sparcie ja mam wrażenie jak na tym peronie. Wchodzą, wychodzą, no wchodzą, jest taki wychodzą. Z zaciągiem z Ruchu, prawda? Że z tych piłkarzy, którzy na przykład nie mieszczą się w kadrze Ruchu, był taki przykład chyba, nie wiem, 2 lata temu, że... Tak, kiedy Ruch jeszcze był w trzeciej lidze. Tak. Że Ruch był w trzeciej lidze, to wtedy grał chociażby Habrokowski w Starcie, który tam zaliczył wtedy asystę przy bramce, tam w finale Jackiewicza, jak to już pamiętam. Dokładnie. Może jeszcze o jakichś drużynach, może coś byście chcieli dodać, może jakaś drużyna was zainteresowała, może coś in minus. No KS Michałowo ma ciągle ten sam fajny skład personalnie, jeszcze też dodatkowo się wzmocnili, bo na przykład widziałem, że gra tam Kamil Sakowicz, to jest piłkarz wychowany w Jagiellonii, który grał w Wisie w trzeciej lidze, był zawodnikiem podstawowym. Śliwowski? Tak. Dawid Śliwowski. Też chyba transfer do KS Michałowo, tak. Z Wasilkowa. No na pewno. Także ja nie wiem, na pierwszy rzut oka, nie zwracając uwagi na te wyniki z pierwszej kolejki, to może nawet Michałowo zbudowało coś silniejszego niż Wasilków, tylko no z kolei KS Wasilków wygrał 7-2, a KS Michałowo przegrał w Kolnie. Także... No dobrze, to może jeszcze jakaś drużyna? Szybko coś? Chyba wszystko. Ale i tak wymieniliśmy pół ligi, słuchajcie. Tak, dobrze. No to słuchajcie, nie będziemy się bawić w to, że będziemy typować, kto wygra tą ligę. Mam dla was inną zabawę. Typujemy drużyny, które znajdą się na zakończeniu sezonu na pudle, czyli w pierwszej trójce. To ja może zacznę. Mhm.
Kurczę, to trochę głupie, bo sam zadałem pytanie i chciałbym je odwrócić. Hej, wiecie co? Ja chciałem powiedzieć, że ŁKS Łomże i Wigry Suwałki znajdą się poza pudłem na końcu sezonu. Ja uważam, że Turbie jest Podlaski, Ruch Wysokie Mazowieckie i... I? Ja bym obstawiał Wisłę Szczuczyn. Ja myślę, że chyba ten ŁKS jednak, ale to nie będzie awans. Że awans rozegra się, i tutaj może rzucę tezę bardzo mocną, rozegra się między Ruchem a Turem. Okay. I Tur w tym sezonie, znaczy no, tak, w tym sezonie, bo w kolejnym roku może awansować. Niech to wybrzmi. Łukasz? Ja rok temu było pytanie bardzo podobne, bardzo nawet podobne. Takie same, i ja wtedy wymieniłem Tura w trójce. Co życie mnie potem zweryfikowało dość brutalnie. Nie było ale, daleko tak do tej trójki, no. Ale skoro tak powiedziałem, to będę się tego trzymał i to będzie taki sam typ jak Piotra. Ruch Tur i ŁKS. W kolejności nie wiem jaki. No nie, chodzi o sam fakt. Wiecie co, no ja tak jak powiedziałem, ja myślę, może to jest niepopularna opinia, że tak zgodziłbym się z wami, że na pewno Tur, na pewno Ruch. Myślę, że może to być Wisła zamiast ŁKS-u, ale tak jak powiedziałem na początku, uważam, że ŁKS i Wigry skończą sezon poza pudłem, chyba że, bo taki scenariusz też jest możliwy, oba kluby, które są na nasze warunki bardzo bogate, zobaczą, że źle się dzieje i zimą po prostu sięgną głęboko do kiermany i po prostu zrobił bardzo dobre wzmocnienia, które pozwolą im wyjść lewej. Tak będzie wyżej. W przypadku, myślę, Wigier, że będzie jesień słaba. Taka na poziomie Warmii Grajewo na przykład z zeszłego sezonu. Jeśli będą wzmocnienia, to się skończy, nie wiem, szóstym miejscem, piątym. Więc myślę, że pana takie największe rozczarowanie to będzie chyba, będą chyba te Wigry ze względu właśnie na oczekiwanie i ten budżet. Okej, okay. Skończmy już bajanie. Powiedzmy o tym, co na pewno przed nami. Przed nami druga kolejka. Warmia Grajewo, a więc wyjazd do miasta, gdzie mieliśmy ostatni wyjazd w poprzednim sezonie. Grajewo gra. I jedziemy tam ponownie. Mecz nietypowo, czwartek. A dlaczego? Wesele. Jednej ze znanych postaci w środowisku tak. W piątek, piłkarskim, podlaskim. W piątek, a więc jak wesele w piątek, to nie bardzo... Sobota. Sobota i niedziela. A czasem i niedziela może odpaść, tak. Słuchajcie. Poniedziałek jest teoretycznie dniem wolnym, bo to jest święto Wojska Polskiego, ale może i impreza się przejdzie na poniedziałek. No tak jak za dawnych czasów. Dlatego kiedyś... lepiej po prostu ubezpieczyć się wcześniej. Tak, kiedyś wesele tydzień. Krakowskim targiem z władzami Warmii. Doszliśmy do porozumienia, że nam pasuje czwartek, im pasuje czwartek, gramy w czwartek. Natomiast w trzeciej kolejce wracamy do domu i zagramy z Beniaminkiem, KS Śniadowo. I to jest, no to jest tych pięciu meczów, bo mamy jakby pięć trudnych meczów i to KS Śniadowo to tak się wyróżnia jako w teorii, najsłabszy rywal, ale tak nie musi być, bo już wiemy, że KS Śniadowo Ruchowi, którego wymieniliśmy gromadnie przed chwilą jako kandydata do awansu, to się Ruchowi postawił. I Ruch chyba w końcówce. Tak, w samej Ruchowce na 1-0. Także zobaczymy naszego byłego zawodnika Mateusza Nakielskiego, który bardzo przyczynił się do awansu. Tak, nawet zaliczył. Śniadowian z okręgówki. Nawet zaliczył. Będzie okazja się spotkać. Zaliczył trzecią ligę u nas Mateusz. 12 meczów zagrał. Tak, jesień. No i też to będzie o tyle wasze spotkanie, że trzeba się zrewanżować za kwiecień 2019 roku i tą porażkę 2-4. Jezus po tym meczu, który był... O Jezus dziwny. Maria, o czym ty mi przypominasz, ale to był mecz. Wiesz co to był... Mi się podobał opis tam w relacji, że gdybyśmy grali, nie wiem, FIFA Managera, to by komputer wyleciał za okno. A mi się z kolei podobało najbardziej, wiesz co, końcówkę opisu i tam było coś takiego, że... bo to była sytuacja z życia. Myśmy siedzieli wtedy na trybunach, wiecie, ogólnie to śmiesznie, bo tam trybuny są w Śniadowie takie specyficzne, drewniane, do połowy boiska, co ciekawe. Przyjeżdżamy, słuchajcie, we 3-4 na mecz. BBI, policji pełno, wiadomo, masa łomżyńskiej. Przyjeżdżamy, wszystkie oczy na nas, wychodzimy z samochodu, a pan policjant mówi, a panowie co, na mecz? Nie, do kościoła przyjechałem, słuchaj, do Śniadowa. No wiadomo, że na mecz, tak?
Oczywiście było miło, potem panowie nas wylegitymowali, no ale adrem, do brzegu. Przegrywaliśmy 4-0 w pewnym momencie, a to był sezon, w którym śniadowo nie wygrało żadnego meczu. To była już wiosna, to była połowa rundy wiosennej. Do tego momentu. Do tego momentu. I pamiętam, że jeden z bocznych sędziów pyta, no bo widział nas załamanych, mówi, co się dzieje z tą drużyną, powiedzcie. No i wtedy właśnie w opisie było użyte stwierdzenie, sami chcielibyśmy wiedzieć. Tak, wtedy chcielibyśmy wiedzieć, bo to był mecz... O Jezus Maria, jak sobie o tym przypominam, to jak do tego doszło, nie wiem. Jak u Martyniu. Ale to jest, do dzisiaj wspominam tą całą rundę jako taki zjawisko, nie wiem. To nie paranormalne. Nie widziałem tego w żadnej innej lidze profesjonalnej, amatorskiej, że drużyna w trakcie jednej rundy jest jedną z najsłabszych w lidze, może najsłabszą. Te mecze ze Śniadowym, z Warnem 0-7. Tak. I po miesiącu jest jedną z najlepszych, bo potem był remis w Mońkach, który tak. To był zdobyty pierwszy punkt po jakiejś serii. Mm-hmm. I potem do końca mieliśmy jeszcze 6-7 meczów, to wygraliśmy wszystkie oprócz jednego z KS Wasilków, który awansował. 1-0 przegraliśmy. Przegraliśmy tam tylko 1-0 tak. I byliśmy nagle jedną z najlepszych. Ale i nie byliśmy wcale gorszą drużyną mocno w tym meczu. Okej, gospodarze wygrali, ale nie ustępowaliśmy. A my do tego Wasilkowa pamiętam, że pojechaliśmy chyba w 13? Tak. Tak, pamiętam, pamiętam, że nagle z nienacka Rafał Grygoruk chyba zagrał w pierwszym składzie, bo już nie było komu. Tak. Rundę pamiętam, kończyliśmy wtedy w Suwałkach, też chyba 5 czy 6-0 wygraliśmy. Znaczy w ogóle to był sezon dziwny, bo z jednej strony była ta Termalika, prawda, czyli piękne wspomnienie. Ta jesień, która była momentami też przyzwoita, później wiosna była momentami, tak jak mówicie, ale wiecie, dziwna, fatalna, później nagle rewelacyjna. Ale to... też zamieszanie wokół klubu, pamiętacie, to był taki moment, że zamieszanie wokół klubu było ogromne. Także... Plus spadek jakby z trzeciej ligi, prawda? Rezygnacja prezesa, nowy zarząd. Nie będziemy do tego wracać. Dobra, było, słuchajcie, minęło. Tak, było, minęło, nowy sezon otwarty, piękny mecz, wygrana 3-1. Obyśmy za 2 tygodnie spotkali się w podobnych humorach, jak widzimy się dzisiaj. Bardzo dziękujemy, Piotrze. Tak, Piotrze. Ja dziękuję też. Dziękujemy i mam nadzieję, że będziemy częściej Cię ze mikrofonem gościć, nie tylko podczas transmisji. Także do usłyszenia za 2 tygodnie. Trzymajcie.